Chyba jesteśmy na żywo, także. O Boże, co mi się stało z włosami? Hejka, kochani, witajcie na live na YouTube. Oczywiście zaraz przyjdzie Haraziński. Jesteśmy już. Wiecie, live bez spóźnienia to nie live, także musimy się trochę spóźnić, żeby live był fajny. Nie rób slajma przez całego live'a. Okej, okay, dobra. Okej, okay, taki challenge dla mnie, okej. Okay. W takim Hej, razie bo leć. jest problem. Czy jaki? Nie ma napojów. Jest. Nie, jest tylko Schweppes. No. Nie myśl tylko o sobie. I. Ja piję inne rzeczy też. No wiem, musisz przeżyć, okej? Okay? Pojedziemy po live'ie do sklepu. Nie ma Przeżyjesz. napoju. Nie ma napoju. Dzięki Justyna za subskrypcję. Kochani, właśnie się rozpoczął live na YouTube razem z Harazińskim. Kochani, właśnie się rozpoczął live na YouTube razem z Ja chcę Harazińskim, napój, nie ma napoju. gdzie możecie się pokazać na ekranie, także wbijajcie, staram się przeczytać wasze niki, wystarczy zasubskrybować mój kanał. Ja chcę napój. Dobra. Okej. Okay. Już wrzucam zwiastun. Party. Ty miałeś pomadkę na ustach? Wiesz co, kremniwa jadłem. A. Nie, nie jadłem, No no. spoko, zostań Żarcik. spoko, ja nie mam problemu z tym. Żartuję. Możesz sobie jeść, jedz na zdrowie, jedz, rośnij. To niezdrowe. Rośnij, Kaspar, jedz. Hejka wszystkim, kochani, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Dostałem powiadomienie teraz. Serio? No. O. Także wpadam na live'a już. Dzięki Milena za subskrypcję. 1100 osób, hejka wszystkim. Aż mi głupio teraz. Hania, dzięki za My subskrypcję. zrobimy live'a na YouTubie, także koniecznie wpadnijcie. Nie mam picia, Kasper, kup mi picie wreszcie, Boże. To pójdę może do Żabki, jeżeli chcesz. Nie, no przeżyję. Jakoś dam radę. Słuchajcie, właśnie się rozpoczął live na YouTube razem z Harezińskim, gdzie możecie się pokazać na ekranie. Wystarczy zasubskrybować mój kanał i. No, weź ktoś zasubskrybuj teraz. No, weź ktoś zasubskrybuj, please. Jest tu Daria Kotek. Moi drodzy, czy jest na czacie Daria Kotek? Tak jak Artur. Dzięki Artur za subskrypcję. Wbijajcie, kochani, na live'a. Daria Kotek, jeśli jesteś, zgłoś się. Halo, halo, dzień dobry, czy jest w sklepie Daria Kotek? Daria Kotek, powtarzam, Daria Kotek, zgłoś się. Dziękuję. Dobra. Siema, Nina. Okej, okay, ja włączę może muzykę, żeby nie było aż tak nudno, chociaż nie wiem. Oporti dziadą, purto mi Dzięki wio. Matki za 3 złote, siemaneczko. Kiedy zrobicie Naked Challenge na TikToku? Nigdy. Chyba nigdy. Nie, no nigdy, na pewno nigdy, Boże, czemu ja powiedziałem chyba? Nigdy. Dzięki Mateusz. Dzięki Ziong Jung za subskrypcję. Ziong, Jung, pozdrawiamy Cię. Dzięki Dzięki konto za konto. subskrypcję. Natuś, Natuś. dzięki za 3 złote. Hej, chciała pozdrowić mnie i moją psiapsi Maję. Co się stało, że dzisiaj nie było odcinka? Nie zmontowaliśmy, po prostu jest nagrany, ale nie zmontowany. Także jak. Pozdrawiamy Twoją przyjaciółkę Dzisiaj psiapsi. postaramy się zmontować film. Twoją psiapsi Maję. Ostatnio Pozdrawiam. jakoś mamy w ogóle mniej siły na cokolwiek. Nie, po prostu ten czas tak szybko leci, nie ma Amelka, czasu. dzięki za 3 złote. Hej, gofry, mam pytanie. Skąd typ, który układał alfabet, wiedział, że on jest analfabetycznie? No właśnie. Dzięki za TikToka, Amelka, pozdrawiamy. Oczywiście wpadajmy do siebie na TikToka, dostaniesz obserwację, ale szybko czad leci. Tu się ładuje. Pocałujecie się teraz. Dopiero przycałowali. Hejka, Kamila, Łopacz! Pozdrawiam Julitę. Ej, nie chrap. Widzicie, on nawet chrapie. Dzięki Martyna za suba. Będzie zapis live'a? Oczywiście. Zawsze jest na 24 godziny. Ej, bo ja mam mecz w top 11. Gra ktoś z was w top 11, czy nie? Jesteście cudowni, dziękujemy bardzo. Ogólnie Piotrek teraz się uzależnił od jakiejś gry. No. Kupuję sobie na Pastinkowi w ogóle. Ej, no nie, o 5 rano mam mecz, to dzisiaj nie śpimy. Albo wstajemy o 5 rano wcześniej. Bo rozpocząłeś grę o pierwszej, dlatego tak masz teraz Nie, to... zepsuty Wiesz, że ja czas. to konto założyłem w 2012 roku? Serio? No. Wow. Do tej pory to konto jest. I spadło do najniższej chyba ligi możliwej. Nie wiem. Gratulacje. Dziękuję.
Dzięki Kama za 3 złote. Hej, mogę prosić o obserwacji na Insta od Piotrka. Oczywiście będziesz miała, zerknijcie jeszcze częściej na czat. Cały czas patrzymy, bo jest obok tutaj ekranu. Tam pomiędzy tym Kiss i Gośko pojawiają się pytania. Podniosę wam trochę średnią wieku rówieśnica Piotrka. O! To piona, Kamila. Już subskrybuję, no to mega. Będą konkursy. Ej, w sumie to nie robimy konkursów w ogóle na tych live'ach. W takim razie... No zrobimy konkurs na zdjęcia. Nie, ja chcę na obserwację zrobić. Julia, hejka, dzięki za 3 złote, hej mój TikTok. Oczywiście Julia, wpadnie do ciebie, polajkujecie mi wszystkie TikToki, zobaczymy ile masz, bo jak masz 10, to damy radę, ale jak masz 250, to nie damy rady. Robimy konkurs na czacie do wygrania. Obserwacja ode mnie wygra osoba, która jako pierwsza napisze 6 i obok swój nick na TikToku. Jurajska, dzięki za 3 złote, siemaneczko, mam pytanko, co sądzicie o Kai Godek i poglądaj, jak tam zdrówko pod draki. Dzięki zły kod za subskrypcję. Nie zgadzamy się. No nie zgadzamy się. Nie popieramy pani poglądów. Hejka, Patryk. Czyli Kacper przeczytał lalkę? No, chciałem przeczytać. Dragon, dzięki za subskrypcję. Nie wiem, czy wiesz, ale twoja mama teraz czyta streszczenie szczegółowe lalki. Wiem. I już to robi 2 godziny. Wiem. Dobra, mama osoby, która była jako pierwsza w konkursie. Już cię wyszukuję osobo. Dzięki Laura za 3 złote. Hej Kacper i Piotrek, zobaczcie, co wysłałam wam w wiadomościach prywatnych na Instagramie. Oczywiście zobaczymy. Dziękujemy ci bardzo i pozdrawiamy. Dzięki wielkie, Laura. Desina. A w konkursie wygrywa milencja.podłoga. Gratulacje, Milencja, dostajesz obserwacje ode mnie. Dzięki za ten konkurs. Jestem spragniony konkursu. Ja muszę robić konkursy. Dobra, to rób. Mati, dzięki za 3 złote. Co by się gdy nagle nie widzieliście, że nie chcecie robić Naked Challenge? Wszyscy robią to. A, o to ci chodzi, Boże. Ale chyba i tak nie. Poza tym większość tych TikToków Naked Challenge jest ustawiona na pewno. Tak jak nasze TikToki. Tak jak wszystkie TikToki, Jezus. Wiktoria, dzięki za 3 złote. Hejka, co tam u was dzisiaj? Mam nadzieję, że dobrze. A, jest już okej. Okay. Oczywiście dostanie obserwacje. Każdy dostanie obserwacje. Dzięki wielkie, Wiktoria, pozdrawiamy. Ej, zaraz będę miał 700 tysięcy na TikToku. Wow. Hit. Panie! Świeczka o zapachu Nivea. Darek! Twoja fanka, dzięki za 3 złote. Kocham was naprawdę, uwielbiam was, a wasze TikToki są cudowne, nagrywajcie ich więcej. Dziękujemy ci bardzo i pozdrawiamy. Ups, sorry. Dzisiaj bardzo późno zdobyliśmy pomysły. Nie mieliśmy w ogóle. Tak, późno przecież wrzuciliśmy TikToki. O, no cóż. Alan, dzięki za 3 złote. Siemaneczko, dziękuję, że dodałeś mi na Messengerze, a i mam pytanko, odebrałbyś? Kiedyś jakbym dzwonił przez kamerkę, bo chciałbym zrobić screena z tobą. Tylko dla screena? Myślę, że bez problemu. Co robisz? No, mi jest gorąco. Łukasz, dzięki za 500. Dzięki Kasper za obserwację. Jeszcze czekam na obserwację od Piotrka na moim Insta. Oczywiście, że tak, dostaniesz. Mam taki tonko, cieszcie się. Z otwartych galerii. No tak, bo to jednak po prostu pokazuje, że... Nasze życie już trochę jest normalne, bo wiecie, mimo wszystko, jeżeli coś bardzo potrzebujemy, to możemy coś kupić, ale nie chcemy tego wykorzystywać, że one są otwarte, bo coś się spodziewam, że one zaraz będą zamknięte. Oli, dzięki za 3 złote, mogę obserwację dla mojej koleżanki? Oczywiście, że tak, dostanę obserwację, twoja koleżanka. Tak dokładnie będzie. Zrobicie jeszcze dzisiaj konkurs na obserwację? Myślę, że Piotrek tak, bo dzisiaj ma taki humor. Jak to jest mieć 16 lat? Pyta Maja. Maja, dzięki za 3 złote. Mogłabym prosić obserwację? Oczywiście, że tak. Dostanie obserwację. Kasper, jak tam lalka? No, nieprzeczytana. Kasper, jak słyszy słowo lalka, to od razu ma... gorszą. Oldi, dzięki za 25 monet. Hejka, dzięki za zdjęcia, misiaki moje. To my dziękujemy, Oldi. W ogóle, kochani, dzisiaj wam przypomnę, że po raz kolejny będziecie mogli wygrać nasze zdjęcia z autografami, które wysyłamy do was pocztą. Co trzeba zrobić, żeby już wszystko wytłumaczymy w trakcie live'a, w którymś momencie po prostu zrobimy ten konkurs, także zostańcie z nami. I będzie można wygrać właśnie takie zdjęcia, tak po prostu pisząc coś na czacie, także to będzie mega. Anonimowa, dzięki za 3 złote. Hejka, nie nudzi wam się podczas kwarantanny? Każdemu myślę, że się nudzi. Ale i tak naprawdę, no, znów. Ale nam chyba nie nudzi się aż tak bardzo. No bo mamy co robić, my wszyscy na TikToku. Kuba, dzięki za 5 złotych, siemka, jak wam minął dzień. Kiedyś też sporo grałem w Top 11, na końcu założono w 2014, co nieźle, nieźle. 2 lata. Ogólnie, zdjęcia dostanie osoba na czacie, po prostu tak, po prostu, a również dostanie je Top Donator. W tym momencie jest to Oldi, to ja, także zobaczymy, kto będzie na pierwszym miejscu. Bardzo mam Oliwię, dzięki za 15 monet. Hej chłopaki, jesteście mega pozytywni. Pozdrawiacie Oliwię i Wiktorię, pozdrawiamy oczywiście. Oliwię wpłacił 15 złotych. Hej chłopaki, jesteście bardzo pozytywni. Pozdrowicie Oliwię i Wiktorię.
Moja córka bardzo lubi tańczyć jak Kacper Uśmiech. Dacie jej obserwacje i lubicie te. Oliwia Gizińska, zero, pozdrawiamy. Oczywiście zostanie obserwacji i serduszka. Dziękujemy bardzo, mamo Oliwii, pani Marto. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Oliwię i Wiktorię. Wielce, dzięki za 10 monet. Hej, goferki, życzę wam miłego wieczoru. Pozdrawiam. PS, mam prośbę, czy mogłabym dostać obserwację na Instagramie. Hej, goferki, życzę wam miłego wieczoru. Pozdrawiam. Oczywiście. PS, mam prośbę, czy mogłabym dostać obs na i kod Piotrka, bo od Kacpra już mam gofry, podkreślenie KXP, podkreślenie wentylatory. Natka, dzięki za 3 złote wczoraj, nie polubiście mi zdjęć. Jak to nie? Robiłem to przed live'em. Typowa ja. Ale to skąd taka... Typowa ja się podszywała pod Natalię, więc możliwe, że nie wynagrodziłeś. Nie, nieprawda. Paulina, dzięki za 3 złote, kocham was, dodacie do tego na FYBY. Paulina, wiesz co, też chcemy naszego Facebooka pozostawić jako takiego prywatnego, wiesz co chodzi. Typowa ja, dałem ci z mojego i z Kaspra konta po 4 serduszka. Oliwia, dzięki za 3 złote, hejka, możecie zaobserwować mnie na Instagramie, najlepszą Edyciarę i zobaczyć teraz jej Edyta na live'ie. Zobaczymy już po live'ie, dziękujemy ci bardzo i pozdrawiamy. Tylko robiłem to 15 minut temu, także możliwe, że jeszcze nie zauważyłaś po prostu i dlatego. Ale typowa ja, masz te serduszka, ode mnie i od Kaspra. Oli, dzięki za 25 monet, poka tabela, kiedy powinny przyjść mi zdjęcia? Oli, zdjęcia są wysłane dzisiaj, także powinny przyjść, myślę, do końca tygodnia. W sensie 3 dni daj im, maksymalnie. No, Oli, kropka, to ja wpłacił 25 zł. Poka tabelę, a chyba, kiedy powinny przyjść mi zdjęcia? W miastach, jeżeli do jakiegoś miasta dużego. No, a bywały przypadki, że te zdjęcia... Jurka, dzięki za 3 złote, słuchajcie, dalej nie mam obserwacji na TikToku. No i jak wynagradzałeś? No już następnym razem już ci nie dam wynagradzać. Podłoga, Julka, czy podłoga? Nie kojarzę, Inku. Jak się wybiliśmy? Nagrywaliśmy to wszystko tak naprawdę, no. Nic wielkiego tak naprawdę nie zrobiliśmy, na TikToku jest się mega łatwo wybić, tak po prostu. Julka, masz obserwację, ale nie kojarzę twojego niku, ale już masz obserwację. Krystianek, dzięki za 3 złote, to mój pierwszy donate w życiu, więc daruję go dla was. Pozdrawiam, podziwiam was za odwagę, że powiedzieliście dla siebie, kim jesteście. Sam jestem osobą homoseksualnym. Wiem, że bardzo wam ciężko. Nie jest w ogóle nam ciężko, w ogóle cieszymy się z tego, że jesteśmy tacy, bo inaczej bym nie poznał takiego Piotrka. Pozdrawiam cię, Plutko, pozdrawiam cię oczywiście, Krystian, dziękuję ci bardzo, no i na TikToka również wpadniemy. Dajcie nam tak 24 godzinki maksymalnie, bo my to przeważnie robimy przed następnym live'em, te obserwacje. Pępek Świata, dzięki za 3 złote, mogę spam na TikToku od was. Oczywiście dostaniesz po live'ie, dziękujemy ci bardzo i pozdrawiamy. Pępek Świata, dzięki wielkie. Chyba, że dzisiaj nas wena nas chnie, to zrobimy to wieczorem. Powinniśmy to w sumie robić. Kaja, dzięki. Pozdrawiamy Julkę, Kasię, pozdrawiamy Julkę, Kasię i Olę. Dzięki za 3 złote, pozdrawiamy. Jak masz na nazwisko, Kacper? Poremski. I gramy chociaż w cokolwiek, nie wiem, papier, kamień, nożyce. Martyna, dzięki za 3 złote. Hej, wpadniecie do mnie na TikToka? Oczywiście, że wpadniemy. Dzięki ci bardzo i pozdrawiamy. To gramy o... O co możemy zagrać? O... Nie chcę pieniądze. Oldi, to ja, dzięki za 25 monet, kocham was, misiaki drodzy, dzięki. Boże, jeszcze raz. Oldi, jeszcze. Oldi, dziękujemy ci bardzo, ty chyba chcesz zgarnąć kolejne zdjęcia z naszymi autografami, bo top donator dostanie Oldi, zdjęcia, poza tym dostanie je również losowa osoba z czatu. Złotych. Konkurs kocham na czacie zrobimy drodzy, w trakcie live'a, jeszcze nie powiem wam kiedy, żebyście zostali z nami. Konkurs zrobimy pod koniec w sumie zawsze. Paulina, dzięki za 3 złote, kocham wasze filmiki na TikToku. Pozdrawiamy oczywiście ciebie, Paulina, i twoje koleżanki Agatę i Weronikę. Może zagramy o to, no, kto będzie rozdawał obserwacje do 5. Okej. Do 5? Tak. Raz, dwa, trzy. 1-0. Raz, dwa, trzy. 2-0. Raz, dwa, trzy. 2-1. 2-2. 3-2, czekaj. Chwila dla trenera. Edit Motion, dzięki za 3 złote. Hej, wbijecie. Oczywiście bijemy na Instagrama. Kajska fanpage. Dobra, jest 3-2 dla ciebie. 4-2. 4-3. Czekaj. Laura, dzięki za 3 złote. Piotrek mówił kiedyś w filmie, że tak jak w moim przypadku, może dojść nawet do prób. Nie chcę poruszać tego tematu za bardzo. Powiedzcie coś na ten temat. To jest przeszłość, to było 5 lat temu. Już nie chcę do tego wracać za bardzo. Ale wiem, że w takim przypadku potrzebna jest pomoc psychologa, po prostu psychologa. Dzięki Natalia za 3 złote. Co sądzicie o KXK?
Także proszę zgłoś się do specjalisty. I to będzie jak najszybciej. Lubimy. Lubimy. Pozdrawiamy, oczywiście. 4-4. No. Ej, 4-4 jest. No i co? No i to jest decydująca runda. Czemu? O kurde. Gramy do 5. Oto kto będzie rozdawał. Oli, to ja dzięki za 25 monet trzymam się na pierwszym miejscu. Oli, to się wstrzymaj na razie, bo już i tak ci bank nie zagrozi. Wstrzymaj się, Oli, bo pamiętaj, to są pieniądze. Oldini kropka, to ja wpłacił 25 zł. Utrzymam się na jednym miejscu. Haha. Jest! Jakaś tu. Dobra, to ja będę wynagradzał w takim razie. Znowu. Ej, no to jest nie fair, ja wynagradzam już trzecie albo czwarte. Ale to ty chciałeś o to grać. Jezus, ale mam szczęście. O co możemy teraz zagrać? Dzięki Mati za 3 zł, ja bym wolał dostać wasze nudesy zamiast zdjęć z podpisem. Mati! Dziękujemy. Takich zdjęć nie wysyłamy. O co teraz gramy? Nie wiem. Może o to, kto jutro się pójdzie pierwszy myć. Dobra. To jest zawsze walka, zawsze wysyłam Piotrka, bo mi się nigdy nie chce jego pierwszy myć, ale dobra. Dobra, to ten kto przegra, idzie się jutro pierwszy myć, tak? Dobra. Do 5? Tak. Sys, dzięki za 3 zł, zaobserwujesz mnie na TikToku. Oczywiście dostaniesz obserwację, dziękuję ci bardzo. Pozdrawiamy. 1. 2. Jezus, to jest tak stresujące. Ja się stresuję. Do mi się dzięki do 3 zł. Wasz związek to najsłodsze połączenie na wszechświecie. Szanuję was za to, jacy jesteście i że jesteście z nami szczerzy. Po prostu was uwielbiam, bo jesteście wspaniałymi ludźmi i się nie zmieniajcie, bo ludzie kochają za to, że jesteście sobą. Do mi się to są bardzo ładne słowa. Dziękuję ci bardzo, pozdrawiamy. I jest w tym dużo racji, bo naprawdę ludzie najbardziej chyba kochają osoby, które są sobą. Krystianek, dzięki za 25 monet. Ucięło mi nazwę TikToka, oczywiście wbijemy, dziękuję ci bardzo i pozdrawiamy. Krystianek wpłacił 15 zł. Ucięło mi nazwę TT. Krystian.angel. Jeszcze raz gorąco pozdrawiam słodziaki. Uśmiech. 3-1. Przypomnę ci jutro, jak będziesz mówić, trzymaj. Aj, 3-2. Jezu, jak stresujący. Ja się tak stresuję. Czym ty się stresujesz, ej? Bo ja nie chcę się jutro myć. Chcesz się jutro myć? Ja po prostu chcę się jutro drugi myć. Ale czemu ja się zawsze pierwszy myję, a nie ty? O co chodzi? Co się, co? Że ty się czemu chcesz pierwszy? Dlaczego ja się zawsze muszę iść pierwszy myć? Bo ty jesteś miły. Dobra, jest 3-2, tak? Tak. 4-2. Co w tym jest trudnego iść pierwszy myć? Natka, dzięki za 10 monet. Hej, mogłabym prosić obserwację na Instagramie. Ty byłaś osobą, której nie mogłem Natka znaleźć. Podkreślenie Natalia. 22 wpłacił 10 zł. Hejka, mogłabym prosić obserwację ik. Natalia Wacław. Ty prosiłaś wczoraj, ale podałaś chyba zły nick. Mati, dzięki za 3 zł. Idźcie się myć razem, a nie tam. Natalia, o jest, jest. Dobra, masz już. Po prostu nie mogłem znaleźć twojego profilu, bo był podany zły nick, ale masz Natalia obserwację. Oli, to ja dzięki za 25 monet, haha, zagrajcie o to, czy Piotrek ma kupić Kacperowi bananowy żel, co Kacper pokazywał na TikToku. Jak Kacper wygra, to kupisz mu, okej, okay, Piotrek? Ale... O jedną rzecz z Lasza, którą bym bardzo chciał, okej? Okay? No dobra, ale zagrajcie o to, czy Piotrek ma kupić Kacperowi bananowy żel, co Kacper pokazywał na TikToku. Jak Kacper wygra, to mu kupisz, ok, Piotrek? 4-3. Tak, czekaj. To jest tylko... Wiem, ale muszę pomyśleć, co ty możesz wystawić. Dobra, już ręce postawię. 4-4. O nie! Znowu przegrał na finiszu. Ej, nie. O Boże, ale to jest mega stresująca gra. No dawaj. Kolorowy świat, dzięki za 3 zł. Hejka, moglibyście wpaść. Ja mam twojego przyjaciela i zostawiam serduszka. Chciałbym zrobić taką małą niespodziankę. Ogólnie zdrówka, szczęścia i czego sobie życzycie. Dzięki wielkie. Pozdrawiamy cię. Oczywiście wpadniemy na Instagrama. Dobra, ostatnia runda, Kacper, decydująca, znowu. Czemu my znowu z 4-4? Dobra. Nie!
Gdyż się to pierwszy myć. Ja ma to jest dzięki za 3 złote. Faktycznie mega przesłodka z Waspara, ale i tak poczekam, aż Piotrek będzie wolny. Pozdrawiam. Dziękuję ci bardzo, pozdrawiamy. Nie wiem, czy się doczekasz. Ale kolory się pojawiły. O! Laura, dzięki za 3 złote. Mogę oczywiście dostaniesz obserwację. Dziękuję ci bardzo, Laura, pozdrawiamy cię. Dobra, to teraz gramy o co? O tą rzecz z Lasza. Tak, ale ty dla mnie z Lasza, a co ty byś chciał? A co ja bym chciał? No. Sibo, dzięki za subskrypcję. Mati, dzięki za bardzo, co pisze Hej to Emi. Hej to Emi. A to chyba nie jest pierwszy raz, kiedy ktoś mówi, żebyśmy spojrzeli na czat Hej to Emi. Nie widzimy. Mike, dzięki za 3 złote. I was wondering if you could hack for a moment, please. You're so cute. Amelka, dzięki za 3 złote na gracie, jak robicie swoje własne kuleczki do bubble tea na kanale, czemu mam czerwone ręce? Na kanale MC Kwadrat jest tak jakby przepis, bo ten sam skład i tak dalej, ale się nazywa inaczej film. Mój Instagram, a troszkę. Ale my nigdy nie robiliśmy własnych kuleczek do bubble tea. Tak, no. To nie wiemy. Upuść mnie! Dobra, co byś chciał? Ty spytał, czy moglibyśmy się przytulić na chwilę. Jezus, jak ty jesteś uparty jak osioł. No i nie gilgoczesz, no i jak ja mam się z tym przytulać? Dobra. A o co była pierwsza rzecz? A, coś z Lasza dla mnie. Nie, pierwsze to było wynagrodzenie. Drogie... Czekaj, musimy to zapisywać. A tak w ogóle to nie przejmuj się, jak ludzie mówią, że Jasper jest ładniejszy. Co prawda jest słodki, ładny. Ale ty też taki jesteś. Naprawdę jesteś ładny, każdy jest piękny na swój sposób. Dziękuję ci bardzo, Laura. Nie, po prostu z Kasperem nie ma co konkurować. Nie wiedziałem o tym od zawsze. Dzięki za 3 złote, hejka, gofrowy wentylator, możecie wpaść. Oczywiście wpadniemy na TikToka, pozdrawiamy cię, dziękuję ci bardzo za donate'a. O co gramy teraz? No, a co ty byś chciał dokupić sobie? Coś takiego, na co ci szkoda kasy? Ja nie mam takich rzeczy, ja bardzo lubię wydawać na jedzenie. Iwonka, dzięki za 3 złote. Hej, wpadnijcie na mojego TikToka. Oczywiście wpadniemy. Pozdrawiamy się i również życzymy ci Maestro Grilled Cheese. No dobra. Ale ta twoja rzecz z Lasza będzie 25 zł kosztowa? Pewnie 75 zł. Nie. Nika, dzięki za 3 złote. Hej, pamiętacie mnie? Pieniądze przeznaczam na wózek dla dziecka. Kasper, już ty już chyba urodziłeś. Nie masz tej ciąży. To co, ja o maestro, a ty o jakąś rzecz z Lasza do, nie wiem. Do 40 zł. Bo takie tam są najdroższe no rzeczy. No dobra, okej. 1-0. 2-0. Co? Chcemy to. 3-0. 5-4-0. Ja bo nie myślę, ale jeszcze raz, dobra? Jeszcze nie, raz. 4-1 jest już, ej, 4-1. Czekaj, ej, spokojnie. Spokojnie, już dwa razy się odkułeś. No. Otwórz te oczy. Ej, iconic. Czekaj. Zobaczmy, jak to wyglądało. No jest 4-1, ostatnia runda. No patrzcie na mnie, człowieku. Dobra, patrzę. Poczekaj, bo teraz będzie to. Teraz będzie ten moment. Kacper ogląda powtórkę tego, co przed chwilą zrobił. O Boże! Paula, dzięki. Stawcie screenę tego na Instagrama, please. Hejka Gofry, dzięki za obsługę na TikToku i Instagramie. Oczywiście dziękuję ci i Paulina również za wsparcie. Pozdrawiamy cię. Dobra, ostatnia runda chyba? Albo... Tak, ostatnia. Ej, 4-2. Laura, dzięki za 3 złote, jak Piotrek mówi na mamę Kacpra. Staram się nie mówić... Iza. Złote, ale jak już to... Izabelo. To Iza, jak już... No, dobra. Izabelo. Oliwier, dzięki za 3 złote, uwielbiam was, jesteście najlepsi. Dzięki wielkie, Oliwier Official. Pozdrawiam cię, Oliwier, dzięki wielkie. 4-2 jest. Skup dobrze. Się. Patrz się na mnie. Jeszcze raz, patrz się na mnie. Mam na to wywalone i tak przegram. Raz, dwa, trzy.
Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Cztery, trzy. Not bad. Ej, 4-4. Dajesz mi fory. Dajesz mi fory. Jak ci mogę dać fory w papier, kamień i nożyce? Nie wiem, ty szybciej przetwarzasz. Nie, ty jesteś przecież wolniejszy. Było 4-0, jest 4-4. Dobra, nieważne. Ostatnia runda. A o co my gra? O to rzecz dla Szarbona. Takie głupoty. Wait. I tak sobie kupię tą rzecz. Aha, i tak sobie kupię Bulgera. Wabłem, dzięki za czytanie, jaka zaobserwujecie mnie na Instagramie. Oczywiście, że tak, zaobserwujcie na Instagramie. Słodziaki z was czekam na Kissing Challenge. Nie wiem, czy to nagramy kiedykolwiek, bo to jest bardzo takie skrajne. Nie, nigdy tego nie nagramy. Oldi, dzięki za 25 monet, już pokazujemy. Oldi. Dziękujemy ci bardzo, w takim razie już chyba zgarniasz zdjęcia, nie wiem czy ktokolwiek inny cię przebije. Nie masz sobie równych Oldi tego. Oldi, kropka, to ja wpłacił 25 zł. Pokaż tabelę. Mama Oliwii, dzięki za 15 monet, dzięki chłopaki dziewczyny, bardzo szczęśliwe z Oliwii, ja od... Marta, mama Oliwii wpłacił 15 zł. Dzięki chłopaki. Dziewczyny bardzo szczęśliwe. Z Oliwią od dawna was oglądamy, skradliście nasze serca serią z mamuśką. Poprawiacie nam humor swoimi nagraniami. Czekamy na was w Warszawie. Fajnie byłoby się spotkać i zbić piątki. PS, jestem M. Na pewno będzie w Warszawie jakieś spotkanie. Przeważnie eventy są w Warszawie. Dziękujemy bardzo, bardzo, bardzo. No i do zobaczenia. Max, dzięki za 3 złote. Hejka, ja tylko chciałem powiedzieć, że jesteście naprawdę uroczą parą i życzę wam szczęścia. Dzięki wielkie, Max. Pozdrawiamy cię. Dziękujemy Dobra, bardzo. Dobra, 4-4. Ostatnia runda. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dajesz mi fory. Jak to się stało? Było 4-0, co? Czemu ja zawsze mam taki dobry początek? A potem tak... Okej, okay, teraz gramy o jeszcze jedną rzecz, mam pomysł. Jaki? O wymianę całej pościeli. O wymianę całego łóżka. Jak ty całego łóżka? Ty nie chcesz, bo ty jesteś cebulą, a ja chcę, bo chcę. Ale jak ty całego łóżka? Mówisz tylko ty się, no w tej pościeli, no. Wszystko, co jest na łóżku. Okej? Okay? Jak wygram, to jutro idziemy to kupić. Ok? A jak nie wygrasz, to tego nie zrobimy. No. Czyli tak to zrobimy. No, dawaj. Dzięki Kowalik za subskrypcję. Dzięki Kowalik Games. Halo, Kara, tu tam. Boże, dawaj. Ale... Dawaj! Raz. 1-0. 2-0. Muszę się skupić, bo bardzo mi na tym zależy. Bardzo mi na tym zależy, bo to mi tak poprawi humor. Laura, dzięki za 3 złote. Co trzeba zrobić, żeby dostać moda na live? W sumie na razie nie wiemy, bo... Odczytajcie tę wiadomość. Kara, odczytaliśmy. Sami na razie nie rozdajemy. 0. I don't love you. Mati, dzięki za 3 złote. Czy moglibyście się zaprzyjaźnić? Czemu nie? Ja się przyjaźniłem całe życie. Ile jest? 4-1? Nie, 3-1. Trzy, dwa. Znowu ci ogram. O Boże, poczekaj, co teraz możesz dać? Dobra. 4-2. Muszę wygrać w końcu. Ja nie chcę tej pościeli zmieniać, nie chcę pieniędzy wydawać. 4-3. Wiesz co, nie gramy o to. No dawaj. Nie gramy. Nie. Nie gramy o to. Natusz, dzięki za 3 złote, to znowu ja uwielbiam was. Szukacie może montażysta albo grafika? Pozdrawiam was. Szukamy osoby, która montuje w programie Final Cut Pro. Tak. Jeżeli tak, to napiszcie do nas na maila. 4-3, czekaj. Tak. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Nie, bo ja poczekaj, bo nie przemyślałem tego totalnie. Co trzeba myśleć w kamień, papieru, nożyca? Bo to trzeba mieć naprawdę strategię, bo ty zawsze zdajesz to samo pod rząd, więc to trzeba dać następne. Nie zauważyłeś? Zawsze tak, najpierw dajesz nożyce,
później dajesz kamień, a później dajesz papier. Nie, nie zawsze. Za każdym razem. Nieprawda. Prawda. Dobra, 4-3 jest dla mnie. Chyba nie dlatego za każdym razem mamy to samo pod rząd. No. Przepraszam. Mama! Dzięki za 25 monet, aż Jezus. Miało być, jestem Marta Miłani. Jak minie korona, zapraszamy na grilla. Ojeju. Jak korona, to tylko na głowie. Marta, dokładnie mama tak. Oliwii wpłacił 25 złotych. Miało być, jestem dziękujemy Marta bardzo. Miło mi uśmiech. Jak minie korona, to korona tylko zapraszamy korona na grilla. Jak korona, to korona tylko na głowie. Trzymajcie się. Ale z cebulą, z czekoladką, przepraszam. Czemu powiedziałem z cebulą? Wysłał 15 monet. Hejka, chłopaki, jesteście wspaniali. Nalesnik z czekoladka wpłacił 15 złotych. Hejka, chłopaki, jesteście wspaniali. Podziwiam was za uwagę z coming outem i za mega pozytywną energię. I tak jutro idziemy do jej hejki. Na mój X zagwiazdkowane pole. Wpadniemy oczywiście na lesnik z czekoladą. Dziękuję. Hiroshik Uwu, dzięki za 3 złote. Hejka, ogólnie u mnie na dworze jest tak zimno, jakbym mieszkała na Syberii. Pozdrawiam spod kaloryfera. Może jest wyłączony na przykład. A, to na dworze jest zimno. Boże, czemu jestem taki głupi? Elo, elo, dzięki za 3 złote. Wczoraj ktoś pisał o niepewności swojej seksualności. Dla takich osób polecam film o Pretty Boy, Piękny Chłopiec. Film na YouTube Pretty Boy, Piękny Chłopiec. A jeśli chodzi o depresję, hej to Emi. Jeśli masz 18 lat, to idź do lekarza rodzinnego lub psychiatry. Jeśli nie, to porozmawiaj z kimś dorosłym najlepiej. Albo z rodzicami. Ale na pewno nie z nami. No my nie czujemy się odpowiednimi ludźmi do takich porad. Nie chcemy po prostu was skrzywdzić. Żuza, dzięki za 3 złote. Cześć, kto robi za kobietę w tym związku? Wejdziecie na mojego Instagrama, zamieniamy się tam. Ogólnie to czasem Piotrek ma humorki, czasem ja mam humorki. Dzisiaj Piotrek miał cały dzień takie. Bo po pierwsze byłem głodny, a po drugie... Mech, nie, nie będę nadmówił. Laura, dzięki za 3 złote. Czemu innym odpisujecie, a mi jeszcze nic was nie odpowiedział? Odpowiadamy. Odpisujemy w sumie i tak bardzo rzadko. Jeśli ktoś chce, żebyśmy odpisali na pewno, bo mamy z tym problem, to napiszcie to w donacie, żebyśmy odpisali. Mięsko zjedz, a ziemniaczki zostaw. Dzięki babcia. Dzięki wielkie babcia Piotrka. Dobra. W takim razie nie kupujemy jednak tej kupujemy. Posili. No bardzo mi przykro. Kupujemy. Oddaję moją rzecz z Lasza. Tak? Tak. No nie wiem, czy to jest tego warte. Co my tutaj mamy? Kacper się moje pierwszy, Piotrek wynagradza. No nie wiem, ta pościel jest chyba warta tego, żebyś się... Żebyś powynagradzał i żebyś tu oddał rzecz z Lasza. Nie. Negocjujemy. Nie. Oddam rzecz z Lasza, ale za to, że po prostu jeszcze raz zagramy. Okej? Okay? Za kolejną grę oddam tę rzecz z Lasza. Czyli tak, rzeczy z Lasza nie kupujemy. I będzie po prostu razem na grę albo i pościel, dobra. Okej, okay, dobra, spoko. Dobra. Biały Elf, dzięki za 5 zł. Elo Jasper, widziałeś, że Paweł Domagała nominował cię do Hot 16 Challenge 2? Znasz się z nim? Pozdro. Kto to jest Paweł Domagała? To jest piosenkarz. Chyba, że to jest inny Paweł Domagała. Paweł Domagała, to on śpiewał Weź nie pytaj. Marta, mama Oliwii, dzięki za 3 złote. Zatańczycie coś jeszcze razem? Oliwia prosi o duet. Musimy w takim razie zrobić duecik. Nie, Marta, nie nominował mama. Mnie, co wy mnie tu prankujecie? Musimy zrobić duecik. Koniecznie. Jakby mnie dominował, to ja bym po prostu sobie napisał na ścianie. On jest w ogóle tak wszechstronnym aktorem, piosenkarzem. To jest człowiek orkiestra. Tak jak ty. Zatańczymy się, drodzy. Dzięki Oldie za 3 złote. Do kiedy live? Pokaż tablicę. Live będzie trwał godzinkę, jak zawsze, czy jeszcze pół godziny? Nie masz sobie równych, Oldie, to ja. Weź nie pytaj. Gramy. Weź się przytul. Domisia, dzięki za 3 złote. Czy jest możliwość, żebyście wpadli na mojego Instagrama? Gramy! Oczywiście wpadniemy na Instagrama. Nie wysyłam więcej, bo mama mnie zje. Pamiętajcie o tym, żeby się spytać o zgodę rodziców. To jest bardzo ważne. Pozdrawiamy ciebie i twoją BFF. Misia Karolina oczywiście. Dawaj. Gramy o te pościel, tak? Tak. Dobra. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jeden, jeden. Mm. Ale pierwszy raz wygrałeś pierwszą grę. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Dwa, jeden. DJ Kiwi, dzięki za 3 złote. Bardzo was lubię, jesteście słodcy. Czy mogę... Oczywiście dostaniesz obserwację.
Mam pytanie, byłam wczoraj na live, skąd pomysł na wycieczkę do Ciechocinka od Piotrka? Fajnie było, jakbyście tam pojechali, bo tam mieszkam. O! Pozdrawiam, kocham was. Nie wiem, po prostu moi dziadkowie mi się kojarzą z Ciechocinkiem, bo oni zawsze do takich miejscowości uzdrowiskowych sobie jeżdżą i dlatego tak powiedziałem. 2-1 dla mnie jest. 2-2. Przypominam, gramy o pościel. Z której ty będziesz korzystał. Dobra. Krowa, dzięki za 3 złote. Weźcie coś, zaśpiewajcie. Weź, nie pytaj. Weź się przytul. Uuu, 3-2. Ty się tym ekscytujesz, Boże. Dobra. No bo to jest ekscytujące. Kochani, trzymajcie za mnie kciuki. 4-2. Jestem w potrzasku. Dobra. No, dawaj. Dobra. Elo, 3-2-0, dzięki. Polecam też kanał Mama i Steteskop na YouTube. Jest zapisane live o depresji, Instagram, psychiatra, Ola. Dużo wartościowej informacji, dokładnie tak. Zajrzyjcie sobie tak w takim razie. Informacji sam jestem pod kontrolą psychiatry ze względu na łagodny początek depresji, więc coś o tym wiem. Takich problemów nie można lekceważyć. Na pewno takie było dokończenie. Czemu tak? Naftuś, dzięki za 3 złote. Moja psia przywysłała, bo wam dość... To jest bardzo dużo, także zastanówcie się dwa razy. Tak. Otworzycie sklep, od razu będzie. Będzie. To jest dobra informacja, bo myślę, że dużo osób na to wyczekiwało. I będzie. Ewcia, dzięki za 3 złote. Czy mogę oczywiście dostanieć obserwację? Bardzo miło się was ogląda, kocham. Dzięki wielkie, Ewa. Dzięki wielkie, Ewa. Okej. Okay. O, jeszcze mam pomysł. Czy pójdziemy po live do manufaktury? To spodnie dla ciebie, ale w sumie to po prostu dlatego, że ja kocham chodzić. 2. 5. Krasnoludek, dzięki za 3 złote. Zaobserwujemy oczywiście się na Instagramie i pozdrawiamy cię, Krasnoludek. Dziękuję bardzo. Dobra, czyli tylko zmienię tutaj. Rzeczy z Lasza. Chociaż co też tyle, że nie będziesz miał tu rzeczy z Lasza. Wyszli tak sobie, jak będę chciał. Dobra, czyli idziemy na manufaktury. Już jest 1-0, tak dla mnie. 1-1. Fuck. Jeden, dwa. Trzy, jeden. Jeden, trzy. Dla ciebie, 3-1 dla ciebie. No, 3-1. Fuck. 2-3. Nie mów fuck, Boże. No czemu? Bo... Dzięki Oldi, to ja za 3 złote. Do kiedy live i ile będzie trwał poka tablet? Oldi, nie stresuj się, to mnie nic nie zagraża, spokojnie. Oldi, to ja i tak będziesz miał te zdjęcia znowu i tak. Wysłaliśmy ci dopiero dzisiaj zdjęcia. Spokojnie. Marta, mama Oliwi, dzięki za 5 złotych. Kasper, udało się namówić Piotrka na kapcie z podobizną zwierzaka. $200 one kosztują. Nie, one są za drogie. Macie jakieś zwierzęta poza psem? My mamy 3 psy, królika, kamelona, ale mega. Kiedyś miałem królika i naprawdę fajnie się dogadywał z psem. Spali nawet razem w klatce. Nawet razem się jedli. A my właśnie nie mamy żadnych zwierzątek, mamy tylko pieska. No. Ale... Mamy Piotrka i pieska. Mamy pieska... Dobra, ile było? 2-3. 3-2 dla ciebie, tak. Dobra. Jest. 4-2. Ej! Ty rozgryzłeś tę grę jakoś. Nie, po prostu jakoś tak, nie wiem. Ała. Dobra. Jest! A o co graliśmy? A, dobra, idziemy na machak. Jest. Kończymy, kochani, za 20 minut, bo... You're right. Czy ta gra jest na pewno losowa? Chyba nie. Nie, bo... Nie będę ci mówił, co robisz źle, bo w sumie nie wiem. Dobra, po prostu mamy szczęście, teraz gramy w łapki, oto
Chociaż łapki. Przecież łapki, ja nie umiem grać. Nigdy w życiu jeszcze nie wygrałem z tą łapką. Dawaj, spróbujmy łapki. Dobra, ale o nic nie gramy. No, widzicie? No, jeszcze raz do trzech. Udało mi się! Mati, dzięki za 3 złote. Piotrek, musisz odziać Kacperka Wachy z Louis Vuitton albo Dolce & Gabbana. Nie chcę mi nawet kupić paska z Off-White'a. Żalpe. Nie możesz tak robić. Lil Grzybuś, dzięki za 3 złote. Czy jest możliwość? Oczywiście wpadniemy do ciebie na Instagrama. Poza tym jesteście mega fajnymi osobami. Pozdrawiam. Udało się czy nie? Bo nie kliknąłeś w obie. Jak to? Nie, w obie. Nie, tylko w tą. W obie. Nie, bo na tej mnie nic nie boli, na tej boli mnie ta bo część. Bo tutaj cię palcami dotknęłem, znaczy w palce dotknęłem. Nie dotknąłeś mnie. To nie muszę cię tak... Laura, dzięki za 3 złote, szybko pytano. Jak Jacper musiał uczyć te... Ćwiczyć na WF, to co lubił najbardziej? Ulubione zwierzę? Surykatka, bardzo lubię. Ja jak muszę grać, to gram w ławkę. Tak w ogóle gram w koszykówkę i to kocham. Też lubię koszykówkę. Powinnam jutro mieć mecz koszykówki, bo gram i to kocham, ale wirus. No niestety to pokrzyżowało wiele planów. Pozdrawiam cię, oczywiście Laura, dziękujemy. Mati, dzięki za 3 złote. Osoby, które piszą, że hej, tu Emi pisze to dla atencji, to się mylicie. Pomyślcie, please, co piszecie z góry. Dzięki. Piotrek, please, odpowiedź. Hej, tu Emi, ale ja nie widzę jej. Ja nie widzę jej na czacie. Igor, dzięki za 3 złote. Hejka, bardzo was lubię, bo jesteście tacy naturalni i pozytywni. Dziękujemy ci bardzo. Nienawidzę cię. Dobra, teraz ty. Dobra. Hiroshik, dzięki za 3 złote. Hej, to znowu ja. No i widzisz, że jesteś zepsuty. Oczywiście kaloryfer mi się przed chwilą zepsuł, no i mam jeszcze 100 skocy. Jak u was, ile u was stopni, bo u mnie jakoś minus 5. U nas jest... U mnie dla jasności 5. U nas na dworze pewnie około 10, no dawaj. A w domu 23-24 pewnie, bo siedzimy w krótkich schodenkach. Ucz się. Nie umiem, ale ja nie chcę grać umieć. Ale ucz się. Widzisz, udało ci się. No próbuj. Ale ja nie rozumiem tej gry, bo to jest bez sensu ta gra jest. Ale, nie interesuje mnie to. Ale to nawet nie chodzi o to. Jak ale ja nie chcę w to grać. Ale, spróbuj, ale możesz zrozumieć, że ja nie chcę. Ale dlaczego? Dlatego, że bo nie chcę. Że jesteś słaby w tę grę? Tak, bo jestem słaby w tę grę. Ale jak jesteś słaby w co? A czy ja muszę grać w Football Managera? Nie muszę. Po prostu nie lubię tej gry. Tej też nie lubię. Ale dlatego, że nie lubisz, bo jesteś słaby. A lubisz papierkami nożyce na przykład. No, bo jestem w nią dobry i ją rozumiem. Czego ty nie rozumiesz? To jest bardzo proste. A ja nie chcę tego zrozumieć ani chcieć. Smeru smerubem. Smeru smerubam. Smeru smerubam. Gorzej. Rozumiem. Bardzo łatwa gra. Koniecznie koniec zostawcie łapkę w górę, bo jest więcej osób na live niż łapek w górę. 10 monet. Kiedy odniosę sukces, to osobiście wam podziękuję, bo to głównie dzięki wam zaczęłam. Mastyl wpłacił 10 zł. Kiedy odniosę sukces, to osobiście wam podziękuję, bo to głównie dzięki wam zaczęłam się rozwijać. Jasper, dziękuję za obserwację. Nie chcę co grać, możesz Piotrek, to zrozumieć. Ciebie też zapraszam. Uwaga, ja nie mam ochoty w to grać, zrozum. Kacper, pożycz mi Piotrka na jedną noc. Mati, dzięki wielkie. Pozdrawiamy. Zagrajmy, co? Co? Zagrajmy o to. Justyna, dzięki za... Ale jak się o coś gra, to trzeba coś dać złego. Jeśli bym wysłała 250 zł, to by była podwójna nagroda, czy tak jak przy samej stówce? A jakie są nagrody za stówę? W sensie my nie mamy czegoś jakiegoś... Nie ma żadnego cennika czy czegokolwiek takiego, po prostu wynagradzamy. Wiem, że tak kiedyś było, ale tak już nie jest. Macie, dzięki za 3 złote, hejka. Możecie wpaść do mnie na Insta. Oczywiście wpadnie do siebie na Insta. Na TikToka również z góry dziękuję. Pozdrawiam cię również, Madzie. Dziękuję. To w jaką grę chcesz zagrać? Macao pewnie, tak? Ja nie umiem grać w Macao. Nie wiem, ale chcesz się nauczyć? Chcesz się nauczyć? Nauczmy się grać w Macao. No. Musisz pokazać. Ale to nie chodzi o to po prostu. Chodzi tylko o to, żebyś się nauczył. Że możesz się czegoś nauczyć, żebyś nie odpuszczał od razu. Ja umiem się czegoś nauczyć, po prostu tego nie chcę się nauczyć. Nauczyłem się na przykład projektować dom. A ty czego się nauczyłeś?
Grać z łapki, tak? Nagrywasz TikToki. Ale mi śmierdzi z pyska. Aż czuję sam. Daj się napić. Dać ci gumę? Do mycia? Nie. Okay. Nie, nie czuję, żeby ci śmierdziało. No to dobrze. Uwu. Ale to sweet. Dobra, zróbmy konkurs na obserwację ode mnie. Dzięki Wiktoria, dzięki osoba. Wygra osoba, która jako pierwsza napisze 41 i obok swój nick na TikToku. O co możemy jeszcze grać? A czy ktoś nam wytłumaczy na czacie, o co chodzi w grze Piekło Niebo? Piekło Niebo. Umiemy w to grać, ale nie wiem, co jest. Oldie, to ja dzięki za 3 złote. Ile będzie trwał live? Pokaż tabelę. Jeszcze 15 minut, Oldie, spokojnie. Coś już tutaj pisze, 41 widzę. Dusia, dzięki za 3 złote, witam pięknie. Dzisiaj się spóźniłem, ale nadrobię. Dusia, dzięki, że jesteś. Nie musisz nic nadrabiać, wystarczy, że będziesz po prostu. Dziękuję ci bardzo. A jeśli nie masz czasu, to po prostu są rzeczy ważniejsze od live'ów. Laura, dzięki za 3 złote. Czemu ja was tak kocham? Nie wiemy. A w konkursie obserwacja na TikToku wygrywa. Dzięki Amelka za 3 złote, te wasze live'y to cudo, Kacper i Piotrek bawią i uczą. Dzięki wielkie Amelka. W konkursie wygrywa Hi Baby, I'm Natalia. Gratulacje, dostajesz obserwację. Zosia, dzięki za 10 monet, hejka, zrobicie mi promo, nie robimy już niestety prom, Zosia Lewandowska. Dziękuję bardzo za donesia i pozdrawiamy. Hejka, zrobicie mi promo na TikToku, nazwa Zosia Lewandowska 6. Dzięki wielkie. Koks, dzięki za subskrypcję. Gabur, dzięki za 3 złote. Hej, chciałem wam tylko powiedzieć, że wydajecie się być przekochani w realnym życiu. W ogóle specjalnie nauczę rysować, żeby wysłać Kasprowi... Możesz mi nie łamać palca. Ja mam takie hobby, żeby wysłać Kasprowi fanarta. Pozdrawiam oczywiście za obserwujcie na Instagramie. Dziękuję bardzo za miłe słówka. Gabu. No i pozdrawiamy cię. Poczekaj, bo stan zaproszony mnie do czegoś. Do czego? Nie wiem, muszę sprawdzić. Ale do czego? Nie powiem. Ale pokaż. Nie, pokaż. Nie powiem. Pokaż. No weź, ja się muszę zalogować najpierw. Ty zawsze tak robisz, jak ja dostanę jakiegoś maila, to pokaż. Wiem. A mogę ja pierwszy? Mogę ja? No i co? Pokaż. Pokaż. Dzięki za słowa rapować trzeba. Dzięki wielkie. Czemu zawsze muszą mnie tak zawieść? Piotrze. Czy ktoś wie, jak się gra w Piekło Niebo? Bo Jezus. Kasper ma 17 prawie. No jeszcze ile? Miesiąc? Dwa? Trzy? Nie wiem. Mamy maj. 2 miesiące jeszcze, ej. Do czego? 2,5 do twojej 17. Hej, tu ja już sobie chyba poszedł, co? Jezu. Dusia, dzięki za 3 złote. Jak mało rzeczy najważniejszych jest pytaniem do tej anemicznej baby z banku. Jest mało rzeczy ważniejszych, a ja z pytaniem, bo do tej anemicznej baby z banku będę dzwonić w ostateczności. Mam kartę od 3 miesięcy, a już nie działa zbliżeniowo. Czemu? Dziwne. Zmień bank. Do 100 zł jest teraz płatność. Anemiczna baba z banku. Nie wiem, czemu nie działa zbliżeniowo, ale w sensie nie działa w ogóle, czy musisz wpisywać PIN, czy... A Dusia jest pełnoletnia? Tak. To może założę sobie Revolut. Albo Curve. Revolut jest lepsza. No. Załóż sobie kartę Revolut, to się zakłada w aplikacji, to jest... Możesz użyć naszego kodu polecającego. Karina, dzięki za 3 złote. Hejka, kochani, właśnie oglądamy was z moim chłopakiem i mój chłopak was pozdrawia, bo powiedział, że wy jesteście normalni, a nie to, co ci malowani z LGBT. Miłego wieczorku życzymy. Dzięki wielkie Karina, pozdrawiam oczywiście również twojego chłopaka. Dziękujemy za wsparcie. No i miłego dnia, miłego wieczoru. Ale faktycznie mamy chyba jeszcze jakiś kod. A nie, ogólnie, Revolut, już nie. Revolut polega na tym, że jak macie powiedzmy 3 karty w 3 bankach, to Revolut te wszystkie karty łączy i zamiast 3 macie jedną kartę Revolut. Jest taka ładna tęczowa karta. O, taka widzicie? Że po prostu wybieracie sobie w aplikacji
którym bankiem akurat, którą kartą chcecie zapłacić, a płacicie, że jesteście Revolutem, tak? Nie, tak nie jest, to jest Curve. A, to jest... Nie, już nie mów o tym. Mówiłem o Curve. Taka mała pomyłka. Ale w sumie Curve też by jej wystarczyło. A Revolut mi działa tak samo? Nie. Revolut to jest normalny konto w banku. A, to ja mówiłem o Curve, przepraszam, pomyliłem nazwę. Ja nagrałem o tym film na YouTube'a. Możecie sobie go znaleźć. Wystarczy pisać curve. Do piekło niebo trzeba origami. Piotrek, wystarczy pisać curve. Znaczy się to jest curve po angielsku, tylko to się pisze curve. Samsung nawet wydał takie telewizory zakrzywione, które się nazywało curve. Curve. Iga, dzięki za 3 złote. Andrzej Duda, nie wolno się całować. Fajnie Kacper i Piotrka, pocałujcie się. Pozdrawiam. Faktycznie. Ale ja nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego na przykład w przestrzeni publicznej mąż i żona nie mogli chodzić przy sobie razem? Co? No bo każdy miał trzymać 2 metry odstępu. A, no to trzeba. Czego nie rozumiem, bo i tak są w domu cały czas. Razem. I tak robią wszystko razem. Dusia, dzięki za 3 złote. Muszę 5 wpisywać i już mnie to wkurza. A bank to wiemy, muszę zmienić na jakiś, gdzie mają lepszych ludzi na infolinii. Na mBank. Bo masz na przykład M-linię. Ja polecam M-Bank, mam tam konto już 6 lat i nie miałem problemów, w sumie żadnych. I użyj mojego kodu Jasper 55. Laura, dzięki za 3 złote, mogę na Instagramie, oczywiście dostaniesz obserwacje. My nie zapominamy, spokojnie. Laura, nie zapominamy. Jedyna sytuacja, kiedy ktoś może nie dostać, to jeśli podał dzwonik. Za 8 minut kończymy live'a. Tak? Może zdjęcia zrobimy konkurs, co? Na zdjęcia. Musimy jeszcze rozlosować, bo tak w ogóle to ostatnio Kasper wpadł na pomysł, żeby na każdym live'ie rozlosować jedną osobę z czatu. Która dostanie takie zdjęcie, to odegramy za darmo. Brak nazwy, dzięki za 5 zł. Hejka, hejka, brak nazwy. Takie... Także kochani, w sumie możemy zrobić ten konkurs. Nie, nie, nie. Najpierw powiedzmy o tym, że żeby wziąć udział w konkursie, trzeba mieć Instagrama. Koniecznie. Tak, także możemy tam dać kilka minut, żebyście sobie założyli. Tak, jeśli ktoś nie ma Instagrama, a chce wygrać zdjęcia, koniecznie sobie załóżcie, bo jakoś się po prostu musimy z wami skontaktować. Kasia, dzięki za 3 złote, jesteście mega urocze, bardzo was lubię. Moglibyście oczywiście zaobserwujemy cię i twoją psiapsi. Kochamy was i czekamy na buź. Dzięki wielkie, Kasia. No, myślę, że tak pod koniec live'a będzie. No, za 5 minut. A czy osoba z wczoraj mi odpisała już? Jeżeli nie, to rozlosowujemy po raz kolejny. Nie, osoba, która wygrała w konkursie mi odpisała, ale osoba z Top Donate to mi nie odpisała chyba. A nie, dlatego... teraz pisze. O. Akurat w tym momencie. Dzięki Bonte za 3 złote. Hej, misiaki. Kim z zawodu jest Piotruś i jakie przedmioty zdawałeś na maturze? Pozdrawiam technik organizacji reklamy z Giżycka. Zaobserwujemy oczywiście się na Instagramie. Ja w sumie nie mam zawodu. Byłem na profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym. Informatyki nie pamiętałem, bo tak naprawdę jej nie było. Potem studiowałem. Najpierw informatykę, rzuciłem po 2 miesiącach. Potem inżynierię materiałową na Wydziale Metali 2 lata. Rzuciłem, bo się pojawił ten chłopak. A i przy okazji jeszcze zostałem wytapiaczem metalu, mogę obsługiwać piece indukcyjne i jeszcze operatorem wózka widłowego, zapomniałem o tym. Także w sumie nie mam wykształcenia, a teraz jeszcze jestem w social media. Marlena, dzięki za 5 jeszcze... euro! RKR, dzięki wielkie! Marlena, dzięki za 3 złote. Hejka, mam pytanie, nie macie takiego poczucia, że swoim działaniem w internecie ocieplacie wizerunek osób? Tak, mamy takie wrażenie. Większość osób heteroseksualnych oglądając was zmieniają zdanie co do gejów. Też nam się tak wydaje, bo my tego nie zrobiliśmy jakoś celowo, ale ludzie po prostu najpierw nas poznali przez właściwie rok, niektórzy, polubili nas, nie widzieli w nas nic złego, a potem się dowiedzieli o naszej orientacji. I jak już nas lubili, także ta orientacja wpłynęła może tylko tak na jakieś jednostki, a nie na wszystkich. Na te osoby, na których nam nie zależy. Tak, bo... Dusia, dzięki za 3 złote. Jak ostatnio mi kartę zablokowali przez płatności na Tipo, to dzwonię do baby A i mówię, że kartę mi zablokowało, a ona mi takie... No to w czym mam ci pomóc? Lekceważąco. No to w czym mam ci pomóc, jak ci kartę zablokowała? No. Dziwna. W jakim jesteś banku, Dusia? Może w jakimś małym, dlatego. Nie wiem.
Demen Karel, dzięki za 50 monet, co... Co to jest? Wisi na suficie i grozi. Żarówka osram. Delman Karel wpłacił 50 zł. Co to jest? Wisi na suficie i grozi. Wisi na suficie i nazywa się osram. Jezus. Żarówka co? Damian, dzięki za tak naprawdę 100 zł. Dzięki wielkie, Damian. Damian to jest już stały bywalec. Delman Karel wpłacił 50 zł. Żarówka firmy osram. Czemu ja pomyślałem o teściowej? Bo ona też grozi. Straszny jestem. Amelia Konkol, dzięki za 3 złote, za oczywiście za obserwację na Insta. Dzięki wielkie, Amelia. Wiesz, że moja mama jest twoją teściową? I teraz powiedziałeś, że ona grozi. Ale ją lubię. Mhm. A teściowe z reguły się nie lubi teściowe, nie wiem dlaczego. Nieznane, dzięki za 3 złote. Hej, ja mieszkam w Łodzi, mieszkam na Piotrkowskiej. No to niedaleko nas, tak naprawdę. Dzięki wielkie za wsparcie. Jak jeździmy hulajnogami, to jesteśmy na Piotrkowskiej. No. Więc możesz szukać jeszcze rzucowka. Bo ja zawsze myślałem, że teściowa jest taka okropna, a twoja mama jest tak cudowna, że nie wyobrażam sobie. Mama, on mówi, że ciebie nie lubi. Oliwier, dzięki za... Boże, 48 monet! Kocham Boże. Was! Nick na TikToku to Oliwier. Oczywiście wbijamy, dziękujemy ci bardzo i pozdrawiamy. Dzięki wielkie, Oliwier. Oliwier, official wpłacił 48 zł. Kochamy was, Nick na TikToku Oliwier. Official. Za 4 minuty robimy konkurs, moi drodzy, w którym do wygrania będą właśnie zdjęcia. Także jeśli ktoś jeszcze nie ma Instagrama, to przypomnę, Instagram to jest warunek konieczny, żeby wziąć udział. Ja muszę sobie dzisiaj kupić krótkie spodenki, więc jak będziemy w manufakturze, bo... Ej, nie za wcześnie te faktury za laptopa wysłali. Dusia, dzięki za 3 złote! Takim durnym, jak widać, trzeba do nich dzwonić 2 godziny, a później tak się nie dowiadujesz. Nie wiem. Nie wiem, co to za bank, naprawdę. Leasing. Będziemy wdzięczni za terminową wpłatę. A i do kiedy trzeba wpłacić? Do 14, ale czemu tak wcześnie tę fakturę dostałem? Kiedy my tego laptopa wzięliśmy? Tydzień temu. Dosłownie. I już faktura? Już zapłaciłeś 100 zł? Zapłaciłem 60, to jest jakaś opłata wstępna. Ale to jest faktura za co? Za maj czy za kwiecień? No myślę, że z góry, to jest, wiesz, to jest leasing, z góry, to jest tak? Innego. Aha. W leasingu są opłaty z góry, wie ktoś? Bo... Nie wiem. No, nigdy nie brałem nic w leasing. Nawet samochodu nie mam w leasing. Czy nie? Nie, no, samochód mam na abonament. A bez sensu w sumie. Powinienem wziąć w leasing. No. Ale wtedy nie mogłem wziąć w leasing, bo miałem za krótką firmę. Pamiętasz? Dlatego wziąłem abonament. A bez sensu w ogóle. Ktoś mi wytłumaczy na czacie, czemu liczy się długość trwania firmy. W sensie, jak można wziąć na przykład... Nie wiem, jak się ma jakąś firmę i potrzebujesz maszyny, wziąć maszyny w leasing, jeżeli masz za krótko działalność. Dzięki wielkie, Wika. Oczywiście zaobserwujemy cię na TikToku, na Instagramie, tam gdzie chcesz. Pozdrawiamy cię. Nie rozumiem tego. Chyba po prostu to jest takie wymuszanie na przedsiębiorcę, żeby miał duży wkład własny przy otwieraniu firmy. Mhm. Amelia Konkol, dzięki za 3 złote, kocham was, chłodziaki. Dzięki wielkie, Amelia. Również pozdrawiamy cię. W ogóle ja mam wrażenie, że my strasznie ograniczamy swoją widownię, bo gadamy cały czas o firmie. Mati, dzięki za 3 złote. Kasperku, twoja mama jest cudowną, ciepłą osobą. Szacunek dla niej. Pozdrawiam ode mnie. Mati, dzięki. Nie rozumiem tego. Dobra, zrób konkurs. Jaki? Na zdjęcia. Nikola, dzięki za 3 złote. Hej, wczoraj dałam donate, abyście mnie zaobserwowali. Nadal mnie nie zaobserwowaliście. Niemożliwe. Widzisz? A ty jak wynagradzasz, to nic w ogóle nie ma. Dwóm osobom nie dałem, bo się pomyliły w niku. I tak. Jedna już się znalazła, a Nikola... Nikola, dostałaś obserwację na TikToku. To na pewno. Damian, dzięki za 50 monet. Jeśli człowiek przez cały dzień nic nie robi, to skąd wiadomo, kiedy skończy? Ale przecież na Instagramie Piotrze, też masz. Piotrze. 50 zł. Płacił 50 zł. Jeśli człowiek przez cały dzień nic nie robi, to skąd wiadomo, kiedy skończy? Uznaję ten żart za mało śmieszny. O północy. A no w sumie, bo wtedy się kończy dzień. Ale nadal mało śmieszny żart. Natka, dzięki za 3 złote. Hejka, gofry, mam obserwację na Instagram od Kacpra. Prosiłabym jeszcze od Piotrka. Oczywiście dostaniesz obserwację jeszcze ode mnie. Pozdrawiamy cię, dziękuję ci bardzo, Natalia. Ja mam pytanie do osób, które piszą geje na czacie. Czy to myślicie, że to jest obraźliwe, czy jak? Bo jakby to jest takie tylko stwierdzenie. Dusia, tak jakbym mówił hetero u was. Aktualizacja co do paczkomatu. Zdążyłam dzisiaj w ostatniej chwili podjechać pod paczkomat, bo baba akurat odjeżdżała. I by moje etui przepadło. No przepada po 48 godzinach. My mamy paczkę w paczkomacie dzisiaj.
No to pojedziemy. Zapomniałem o niej. Gdzie? W Carrefourze. A, to super. To ja pojadę hulajnogą. Piotrek, jaką masz firmę? Moi drodzy, influencer z reguły musi mieć po prostu firmę. Oho, influencer. Inaczej, osoba, która działa w internecie i osiąga jakiś dochód, musi mieć działalność gospodarczą, żeby to było legalne. Chyba że ktoś jest po prostu nieświadomy albo głupi i robi to na czarno. To nie jest nielegalne, Piotrek. Zdobywanie dochodu, nie płacenie podatku od dochodu jest nielegalne. Ale dostajesz umowy za każdą współpracę. No. Jeśli nie ma to jest rozliczane. To jest nie, każde. Wszystkie. Wszystkie są tak rozliczane. No to tak, nie są umowy o dzieło. Ale podatek i tak musisz zapłacić. Nie, to oni za ciebie płacą. Dlatego podajesz im urząd skarbowy. O, dobra. To nieważne. Dobra, to zrobimy konkurs. Możesz, no... Weź no... Możesz... Moje szare komórki to analizują. Dusia, dzięki za 3 złote, no widzisz, dobrze, że ci przypomniałam, no bardzo dobrze. Gdzie idziesz? Ja nie mam spodni. No, zrób konkurs. Dobra, w takim razie robimy ten konkurs na zdjęcia, moi drodzy. Wylosujemy. Załóż to spodnie. Nie mam. Tu masz. Ale ja nie chcę tych zakładać, bo mi jest mi gorąco. Wcale ci nie widać. Dużo masz bokserki po prostu. I'm Olek, dzięki za 3 złote. Pozdrawiam was, jesteście najlepsi. Jak chcecie, to możecie. Oczywiście wbijemy do siebie. Dzięki wielkie, Olek. Moi drodzy, za chwilkę wylosujemy jedną osobę z czatu, która wygra zdjęcia. Co trzeba zrobić? Trzeba napisać liczbę i obok swój nick na Instagramie. Za chwilkę wam powiem, jaką liczbę. No i wylosujemy. Zrobimy tak jak zawsze. Ja będę przesuwał czat, a Kasper powie stop. Już założyłeś? No, badaj mi chwilę, okej? Okay? Ty robisz kupę pół godziny. Bo... Ja robię... Julia Stępień, dzięki za 10 monet. Hejka bardzo, ale to bardzo dziękuję za obserwację. Desper, Julia Stępień wpłacił 10 złotych. Hejka bardzo, ale to bardzo dziękuję za obserwację. Jaspera, czy mogłabym też dostać od Piotrka nazwa na TT2 kropek podkreślenie na maile, i podkreślenie? No właśnie nie odpisujesz na maile. Odpisuję. Nie odpisałeś w ciągu 4 dni na ważne maile. Nieprawda. Nieprawda. Na ważne maile odpisuję. A muzeum? A, to zostawiłem, bo nie wiedziałem, co z tym zrobić. Mati, dzięki za 3 złote. Czemu te live'y są takie krótkie? Godzina tu? To jest takie idealne. Sam raz. Dobra, w takim razie, moi drodzy, kto chce wziąć udział w konkursie na zdjęcia? Marta, mama Oliwii, dzięki za 3 złote. Podacie kod do paczkomatu. Jak można do was nadać paczkę? Oliwia chciała dla was coś przygotować. Lot 01G i wystarczy podać naszego maila, który macie na TikToku lub na Instagramie. Lot 01G. Lidia, Oliwia, Dariusz, 01 Grażyna. Ale Piotrek, tutaj nas słyszą, to jest dobra jakość. Przez internet, a nie przez... Przez telefon się zawsze mówi imiona, nie wiem dlaczego, ale tak się mówi. W takim razie, moi drodzy, kto chce wziąć udział w konkursie, wystarczy napisać na czacie liczbę 99 i obok swój nick na Instagramie, to jest bardzo ważne. Macie minutkę za minutkę, losujemy osobę z czatu, która wygra. Od razu do tej osoby napiszę wiadomość. Także 99 i obok swój nick na Instagramie. No. Oliver już ma 102 tysiące? Co on zrobił takiego? Ej, on musiał jakiegoś dobrego TikToka wrzucić. Dobra, no, dawaj, konkurs. Czemu ty robisz tyle rzeczy naraz? Bo jestem multitasking. Nie, nie jesteś. Dobra. To ja... Ty powiedz teraz stop. A już napisali? No napisali, no. Okej. Okay. Stop. Jest to Kacperk podłoga XV. Kacperk podłoga XV. Jeszcze wyszukuję na Instagramie. Sprawdźmy, czy jest taki profil. Kacperk podłoga XV. Kacperk podłoga XV. Zgadza się, obserwuje mnie. To jest dokładnie to konto. Kasper, gratulujemy ci, Kasper, wygranej w konkursie. Skontaktujemy się z tobą w wiadomości prywatnej do odbioru nagród. Wyślemy do ciebie je pocztą, więc poprosimy o twój adres pocztowy. I zdjęcia również zgarnia Oldi to ja, który jest na pierwszym miejscu w tablicy top donatorów. Dziękujemy wam, kochani, bardzo za oglądanie tego live'a do końca.
Damian, dzięki za 30 monet. Leasing zależy od banku. Są takie, które od pierwszego dnia firmy udzielają. Są też dwa rodzaje leasingu: operacyjny i finansowy. No powiem ci, że my próbowaliśmy w wielu miejscach. DMPRL wpłacił 30 nie, złotych. Nie, nie próbowaliśmy ani razu. Leasing zależy od banku. Są takie, które od jeden dnia firmy udzielają. Są też dwa rodzaje leasingu: operacyjny i finansowy. Tak. No bo nie chciałem leasingu, bo trzeba go na 36 miesięcy. Ja chciałem auto tylko na rok. Rozumiem. To i tak było szło spoko. Rozumiem. Dobra, w takim razie, kochani, dziękujemy wam bardzo za oglądanie tego live'a do końca. W ogóle, czekaj, bo Damian zgarnął zdjęcia. Także, Oldy, nie wiem co ci powiedzieć. Dusia, dzięki za 3 zł, a są jeszcze jakieś zdjęcia za 100 zł? Niestety nie ma, w sensie po prostu zgarnia je osoba, która jest top donatorem, Dusia. Także, no nie wiem co ci powiedzieć, Oldy. Ale tutaj Damian trochę cię prześcignął. Dobra, wiadomość już napisałem do... Kacperk. Pozdrawiamy, kochani, wszystkich. Oki, mam. Czekaj, pocałujmy się. Trzeba to tak oficjalnie, czekaj. 3, 2, 1. Żarcik, nie pocałujemy się. Dobra, w takim razie co? Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego live'a do końca. Gratulacje Kasper, gratulacje chyba Damian również. Ja mam... Julka, dzięki za 3 zł. Bardzo zależy mi na przeczytaniu mojej wiadomości od Jaspera na Instagramie. Kasper w takim razie musi przeczytać tę wiadomość. Czyli co, zdjęcia dostaje Damian? Ty wiesz o tym, że ja tak nie jestem taki, że ja Oldiemu i tak wyślę te zdjęcia. No wiem, wyślemy mu zdjęcia. Haha, niechcący. To teraz wyślij testowy donate i odejmij Damianowi 20. Czemu? Czemu mam odejmować Damianowi? Żartuję. Dziękuję wam bardzo w takim razie za oglądanie tego live'a do końca. No i do zobaczenia w kolejnych. A tradycji stanie się zadość w momencie, kiedy się pocałujemy. To pa! No chodź to! Puść mnie! Dzięki Aga za 3 zł. Oglądam was od niedawna, ale już kocham. Jesteście mega cute, zaobserwujecie na Instagramie. Oczywiście zaobserwujemy po live'ie. Dziękujemy ci bardzo i pozdrawiamy. Dzięki wielkie, Agata. Co chcesz? Can I get a kiss? No. No, chciałem, próbowałem, nie wyszło. W takim razie, moi drodzy, bardzo wam dziękuję.